Chciałem zaprosić nas dzisiaj w kolejną podróż związaną z życiem i służbą naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dzisiejsze nasze rozważanie oparte będzie w zasadzie o dwa krótkie teksty, które już zostały tutaj przeczytane. Pamiętacie, że tutaj brat przed chwilą czytał o tym, że Pan Jezus w swoim dzieciństwie przez krótki czas razem ze swoimi ziemskimi rodzicami przebywał gdzie? W Egipcie, tak. W zasadzie oprócz pobytu w okolicach Tyru i Sydonu, kiedy już działał, to była jedyna taka podróż poza to terytorium Izraela, Palestyny, tak jak to sobie wyobrażamy. I ta informacja zainspirowała mnie do ułożenia takiego rozważania: Bóg kieruje losami narodów. Nie tylko tego narodu wybranego, o którym czytamy w Piśmie Świętym w Starym Testamencie, i nie tylko tego narodu, który został powołany w Nowym Testamencie, ale Pan Bóg ma pewien plan wobec wszystkich ludów, wobec wszystkich narodów i jest nimi zainteresowany. Co niekoniecznie dla wszystkich ludzi jest tak od razu oczywiste, prawda? Dlaczego akurat wybrałem to rozważenie na bazie Egiptu? Bo to oczywiście można było na innej jakiejś bazie innego narodu biblijnego. Ale o Egipcie akurat w Biblii mamy sporo informacji. Mamy ten Egipt gdzieś przewija się, prawda, już od dawnych czasów. Od czasów Abrahama w zasadzie, który kiedy miał polecone, aby przybyć do ziemi obiecanej, no to gdy do niej przybył, to od razu musiał dalej wędrować. I to wyobrażam sobie, że ta dalsza wędrówka to mogła rodzić pewne napięcia, no bo przybyli do ziemi obiecanej, tam gdzie Pan Bóg obiecał im tą ziemię dać, a tam był głód, nie było co jeść. No i wtedy udali się dalej do Egiptu. Widocznie w Egipcie były lepsze warunki bytowe. Nie było głodu. Była szansa, żeby też w jakiś sposób zatroszczyć się o te trzody, które Abraham hodował. No i tam wiemy, że całkiem dobrze mu się od strony tej materialnej powodziło. I to była pierwsza taka historia związana z Egiptem, która już coś niecoś mówi nam o tej krainie, że był to w starożytności kraj niezwykły, nie tylko tych wspaniałych budowli, które dzisiaj znamy z lekcji historii czy z podróży, które dzisiaj nie są aż takie dla nas niedostępne, gdzie można te wspaniałości, które zostały wybudowane w Egipcie, czy to piramidy, czy te Sfinksa, czy inne świątynie egipskie, można to wszystko oglądać. Już w starożytności ktoś porównał Egipt, że Egipt był takim rejonem najbogatszym na świecie w starożytności. Dlatego wszyscy się tam pchali. Kiedy powstawało jakieś kolejne państwo, które wzrastało w siłę, to zwykle dążyło to państwo do podbicia Egiptu, prawda? Tak było i w biblijnych historiach, gdzie wiemy, że Hyksosi się tam pchali do Egiptu, ludy morza pchały się do Egiptu, później Asyria także pragnęła zdobyć Egipt, Babilon, no i w końcu Grecy i Rzymianie zdobywali ten Egipt i tam zakładali swoje dynastie i tam swoje rządy przeprowadzenia. Ten Egipt był, prawda? W historii i świeckiej, i oczywiście też biblijnej, no jako też taki bezpośredni sąsiad. Zastanawiałem się, kiedyś przyszła mi taka myśl do głowy, jakie miałbym odczucia, gdy byłbym Egipcjaninem i czytałbym, i ktoś by mi dał Biblię, i przeczytałbym historię o 10 plagach egipskich. Jakie by były moje odczucia? A z tej historii bym się dowiedział, że ten sąsiedni naród,
który tam tak mocno nosa zadziera do góry, no to on kiedyś był niewolnikami w moim kraju i myśmy się na nich bogacili, a potem oni coś takiego strasznego nam zrobili, prawda? Że spadły na nas klęski, spadły plagi egipskie, a potem całe wojsko utonęło w morzu razem z faraonem. No i wtedy można powiedzieć, Egipt ten potężny, wspaniały w tym okresie upadł i przez chyba wieki nie mógł się podnieść, żeby znowu być znaczącym krajem. Jakie uczucia by mi towarzyszyły? I inny jeszcze podam przykład. Kiedyś na jednej z konferencji pracowników nasza polska grupa z naszego wydziału, był taki okres, że do naszego wydziału należał też Izrael. I na zjazdach pracowników mieliśmy możliwość takiego nawiązania znajomości z pastorami z Izraela. A nam, Polakom, to przychodziło szczególnie łatwo, bo najczęściej byli to pastorzy, Żydzi, Izraelici, rosyjskojęzyczni. No więc jako język, który był dla nas szczególnie taki bliski, zrozumiały, niektórzy z nas jeszcze ze szkół pamiętali ten język, no więc mieliśmy możliwość z nimi rozmowy, nawet zawiązania pewnych przyjaźni, a ja też z pewnym bratem, pastorem nawiązałem taki kontakt i wypytywałem go, jak to tam w Izraelu jest, jak to ci między innymi tam temat zeszedł na tych Żydów ortodoksyjnych. No i ja wyraziłem taką myśl, że w sumie w życiu jeszcze nigdy nie rozmawiałem z takim Żydem ortodoksyjnym i chętnie bym porozmawiał. Czy oni w ogóle, ci Żydzi ortodoksyjni, oni by byli chętni na dzielenie się swoimi przekonaniami czy tym stylem życia? No i wtedy ku swojemu niezadowoleniu chyba usłyszałem taką mniej więcej myśl, że ci Żydzi to jest taka zamknięta społeczność. Oni są jakby w tym mirze tej żydowskiej wielkości, kultury, historii trwającej wiele, wiele tysięcy lat już. Oni są tak w to wszystko zapatrzeni, że on, ten nasz brat mi powiedział, oni by w ogóle z tobą nie rozmawiali. O, to mnie ruszyło. Ze mną by nie rozmawiali. A dlaczego by ze mną nie rozmawiali? A bo ty dla nich jesteś nikim. Ja jestem dla nich nikim, który poznałem Słowo Boże, czytam je, można powiedzieć, codziennie, znam tak wiele historii żydowskich, izraelskich. Ja jestem dla nich nikim. No ale zrobiło mi się w sumie smutno, że mogę być jako kaznodzieja, jako przedstawiciel tego akurat narodu przez innego traktowany jako nikt, jako mało ważny, taki można powiedzieć jakiś tam Polaczek, Słowianin. No właśnie, ludzie mogą tak traktować innych z góry, prawda? Mogą ich traktować z lekceważeniem. Ale w Biblii znajduje Pana Boga, który żadnego narodu, nawet tych Egipcjan, którzy tak mocno zostali z powodu zatwardziałości serca Faraona dotknięci, nawet tych Egipcjan traktuje z szacunkiem i stara się przemówić do serca tych właśnie Egipcjan. Takie poselstwo jakby znajduje w Piśmie Świętym. Ale drodzy, najpierw przeczytajmy takie myśli ogólne, które pozwolą nam się zorientować, jak to jest u Pana Boga, jeśli chodzi o inne narody. W Księdze Dziejów Apostolskich, czyli już w czasach, można powiedzieć, gdy chrześcijaństwo przejęło rolę narodu wybranego, tak? Pamiętamy słowa, które Jezus skierował do Żydów. Królestwo Boże zostanie wam zabrane i dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Kto jest tym narodem? Nowym narodem, nowym Izraelem?
Kościół chrześcijański, prawda? To jest ten kościół, który Pan Jezus założył nas samym sobie, jako tej symbolicznej skale, której bramy piekielne nie przemogą. A żeby nie było wątpliwości, to Piotr podaje, wy jesteście narodem wybranym królewskim kapłaństwem. A więc kościół chrześcijański jakby dzisiaj reprezentuje Boga przed światem, czego oczywiście Żydzi ortodoksyjni nie przyjmują. Oni twierdzą, że oni są tym wybranym narodem, no i cała ta chwała im się należy z tego powodu. W Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale, przedstawiciel tego wybranego nowego narodu, apostoł Paweł, miał możliwość przemawiania do Greków. No, Grecy w tamtym czasie to też był naród, który... Przecież to byli ci spadkobiercy Aleksandra, wielkiego kiedyś imperium. I być może byli tacy, którzy marzyli o odbudowie tego wspaniałego imperium. Rzymianie ich oczywiście pognębili. No ale oni za to jako kultura grecka, prawda, praktycznie kultura grecka panowała w Rzymie. Język grecki w dalszym ciągu miał na znaczenia. Wielkie osiągnięcia kultury greckiej były w dalszym ciągu aktualne. No i do tych właśnie Greków w Atenach apostoł Paweł przemawia. W ogóle to, gdy przybył do Aten, to tam gdybyśmy to czytali, nie mamy dzisiaj czasu, żeby to tak wszystko dokładnie czytać, ale tylko streszczę. Apostoł Paweł przechadzał się w Atenach. Dzisiaj no też można oglądać, zwiedzać Ateny. Może się kiedyś wybiorę. Na razie tam nie byłem, ale wiemy, że on tak chodził i przyglądał się i w jego sercu takie było troszkę zniesmaczenie, bo tam takie było to bałwochwalstwo tych posągów, różnych bogów. No, my wiemy, że do dzisiaj tym ludzie się fascynują, jeśli chodzi o mitologię grecką, bo no jest to, można powiedzieć, takie świadectwo wyobraźni dawnych ludów i sposobów, jaki oni przedstawiali sobie porządek świata. I widocznie dla wielu ludzi jest to ciekawe. Ale to wszystko upadało. W tamtym czasie mitologia, religia grecka straciła na znaczeniu. Bardziej liczyła się filozofia. Tak? Czyli to też jest coś, co do dzisiaj jakby czerpiemy, współczesny człowiek czerpie z Grecji. Ale oczywiście chrześcijanie też wpłynęli na kulturę grecką i dzisiaj Grecy są takimi twardymi chrześcijanami przywiązanymi do prawosławia, w którym to właśnie przede wszystkim są związani. Apostoł Paweł przemawia do Greków. 17 rozdział czytam od wersetu 26. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu, granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się. Jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia wytworu sztuki ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając go wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A więc to, co apostoł Paweł przekazuje Grekom, którzy słuchają jego przemowy, ludziom wykształconym, inteligentnym, to mówi tak, że Pan Bóg w wyniku, my znamy tą historię, prawda, wieża Babel w
wcześniej jeszcze Noe ze swoją rodziną. Z rodziny Noego wyszły te różne odgałęzienia ludzkości. No i w końcu pod tą wieżą jeszcze te języki zostały pomieszane. Ludzie się rozproszyli, wędrowali, no i zawędrowali między innymi do Egiptu, między innymi do Afryki. Chociaż dzisiaj się uważa, że to z Afryki ludzkość pochodzi, to tak, taki jest pogląd niby naukowy, ale Biblia nieco inaczej tą sprawę przedstawia. No i dalej oczywiście też Azja czy Europa. Jak się do Ameryki dostali, nie wiem. Też są różne teorie, ale generalnie przyjmuje się, że tam gdzieś od strony Azji, tak? Tam przez cieśninę Beringa prawdopodobnie się przedostali też do Ameryki i została Ameryka też zasiedlona. A więc dowiadujemy się, że Bóg co zrobił z narodami? Z jednego pnia wywiódł wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowszy dla nich wyznaczone okresu czasu i granice ich zamieszkania. Szczególnie, myślę, wydaje się, jest ciekawe to określenie, ustanowiwszy dla nich okresy czasu. Prorok Daniel miał wizję, gdzie było wzburzone morze, a z tego wzburzonego morza wyłaniały się bestie. No i tam te bestie jakoś w sposób wyglądały i one coś oznaczały. My wiemy, że te bestie oznaczały pewne imperia, takie wiodące królestwa, które się pojawiały. I można powiedzieć, że był okres czasu dla państwa babilońskiego. Ono było silne, potężne, bogate, tak? A do tego jeszcze było oświecone prawdą Bożą, bo tam przecież przebywali Izraelici. Niektórzy z nich mieli wysokie stanowiska państwowe, jak właśnie Daniel. I Bóg działał przez nich i mógł ten kraj wybrać drogę wiary i kultu prawdziwego Boga. Wiemy, że sam król Nebukadnesar, prawda, on miał, Bóg tak działał, że w końcu się tak według świadectwa biblijnego ten król się nawrócił na religię Biblii, prawda? Uwierzył, wydał nawet takie dekrety, opisał swoje doświadczenie właśnie w tych dekretach i te dekrety zostały, te jego zarządzenia zostały przedstawione ludowi. Niestety jednak Babilończycy nie skorzystali z tego światła. I byśmy mogli tak dalej powiedzieć. Persowie, król Cyrus, nazwany w Biblii z imienia, już zanim jeszcze go nie było, już był wymieniony, prawda? Początkowa przychylność Medów i Persów dla narodu wybranego stopniowo przekształcała się w niechęć przeciwko temu narodowi, aż przyszli Grecy. Aleksander, gdy się dowiedział, że jest taka świątynia, do której nie wolno nikomu wejść i jemu też będą zabraniać, to powiedział, co? Nie zabronią? Chciał wejść do świątyni izraelskiej. Ale kapłani oczywiście wyszli na spotkanie Aleksandrowi, tak z nim rozmawiali, tak go przekonywali, że w końcu Aleksander dał się przekonać i no nie wszedł. Uszanował ten dawny zwyczaj, że nikomu z pogan nie wolno wejść. Jak oni go przekonali, dokładnie nie wiemy, ale należy przypuszczać, że troszkę tak jak Daniel przekonywał Cyrusa, prawda? Czyli przedstawili mu proroctwa, które mówiły o Grekach, którzy po prostu staną się potężnym narodem i będzie taki szczególny król, który będzie ich wiódł jak błyskawica, można powiedzieć, do zwycięstwa. I znowu ten naród został oświecony
światłem Słowa Bożego. Jego główny dowódca, król, został oświecony. No i później oczywiście też Żydzi, którzy przebywali w tamtym czasie i byli na on czas światłem, mogli ten naród oświecić. Niestety możemy powiedzieć, że naród grecki nie przyjął tego światła, które w tamtym czasie zostało do nich skierowane. A więc Bóg prowadzi historię, sprawia, że jedne narody słabną, inne przychodzą do potęgi i stara się oczywiście swoimi sposobami, które są różnorodne, dotrzeć do tych narodów właśnie, aby przyjęły Boże światło. W Księdze Jeremiasza, w 18 rozdziale, możemy przeczytać kolejne interesujące proroctwo względem Bożych zamiarów odnośnie narodów. Jeremiasz 18 rozdział i tam wersety od 7 do 10 przeczytamy. No, ciekawe tutaj myśli czytamy. Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę. Lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. A więc dowiadujemy się tutaj, że Bóg przemawia nie tylko do narodu wybranego, ale przemawia też do innych narodów. Drodzy, czy znamy jakąś historię, gdzie Bóg przemawia do narodu, piętnuje jego grzechy, a ten naród przyjmuje Boże napełnienie? A jaki to był naród? Niniwa. To byli Asyryjczycy, tak. Historia mówi, że Asyryjczycy jako wojownicy byli naprawdę okrutnym narodem. Tych, których podbijali i brali do niewoli, wyrzynali. Oni pierwsi, tak się przyjmuje, zakładali coś, co można nazwać obozami koncentracyjnymi, służącymi do wyniszczenia tych, którzy tam się znajdowali. A więc byli bardzo okrutni. Dalecy od Boga, można powiedzieć. Prawdopodobnie to był jeden z powodów, że Jonasz nie chciał iść do Niniwy z tym poselstwem ostrzeżenia, które było przeciwko właśnie Niniwyjczykom, Asyryjczykom miało być wygłoszone po to oczywiście, żeby oni się upamiętali. No ale Bóg tak sprawił, że w końcu ten Jonasz udał się do tej Niniwy, wygłosił swoje poselstwo, no i potem usiadł gdzieś nieopodal tego miasta i czekał. Na co on czekał? No, pewnie się cieszył, że wreszcie przyjdzie kres, prawda? Minie te 40 dni, no i ten naród przestanie, to miasto, główna siedziba Asyryjczyków, przestanie wreszcie istnieć. Ale król babiloński, asyryjski, gdy to usłyszał, przyjął wór pokutny, ogłosił post w mieście i wydaje się, że to było do pewnego stopnia szczere, czy nawet można powiedzieć po prostu szczere. Nie było to trwałe nawrócenie, no ale stało się coś niezwykłego. Naród pod wpływem króla pokutował. A Jonasz się nie doczekał. Zły, zagniewany,
niezadowolony, a jeszcze mu się przydarzyło, że siedział sobie pod krzewem, który jednego dnia wyrósł, cieszył się z cienia, które dawał, no a potem ten oczywiście krzew, wiemy tą historię, usechł. No i znowu się złościł Jonasz, prawda, bo taki był piękny krzew, tak sobie mu tam było dobrze pod tym krzewem, no a teraz znowu to słońce go prażyło. I był zagniewany. I Pan Bóg tłumaczy Jonaszowi, widzisz, ty żałujesz krzewu rycynowego, który jednego dnia wyrósł i usechł. A czy ja bym mógł nie żałować tego wielkiego miasta, a tam jest wiele ludzi, a jeszcze nawet zwierzątka tam są. No i tak to się Księga Jonasza mniej więcej kończy. Bóg jest zainteresowany nawet takim zdeprawowanym narodem, jakim byli w tamtym czasie Asyryjczycy, i do nich pragnie przemówić. I Bóg przemawiał, a oni to przyjęli. Nie? A drodzy, gdybyśmy tak jeszcze właśnie odnośnie Egiptu się troszkę cofnęli i tak przeszli, taką retrospekcję zrobili, jak Bóg wpływał także na Egipt. Nie? Bo można powiedzieć, że Egipt znajdujemy tylko, nie tylko w takiej negatywnej roli, że tam oni ciemiężyli jako Izraelitów, jako tą grupę, z którą wykorzystywali ekonomicznie, ale to Izraelici korzystali wielokrotnie z błogosławieństwa Egiptu, właśnie czy to za czasów Abrahama, gdy tam schronili się przed głodem, czy właśnie w czasach Józefa, który też, można powiedzieć, ochronił swoją rodzinę, ojca, braci przed głodem, i to też był Boży plan. I to też było, drodzy, taki wspaniały czas oświecenia narodu egipskiego właśnie dzięki służbie tego człowieka. No niestety nie udało się znowu, prawda, tutaj ten element ludzki nie okazał się właściwy i nie stali się Egipcjanie narodem, który wyznawał Boga prawdziwego. Dalej trwali w tych swoich wierzeniach bałwochwalczych. No a efekt tego, rezultaty tego przyszły. Ale drodzy, gdy czytamy kolejne historie biblijne, to dowiadujemy się, że dalej ten Egipt się gdzieś przewijał, bo znamy historię na przykład jednej z króla Salomona, która była Egipcjanką i ona nawróciła się na religię prawdziwą, na religię Biblii, tylko że to wnioski z kolei Salomon wyciągnął niewłaściwe. No i skoro jedna się nawróciła, a on ma kolejne propozycje matrymonialne atrakcyjnych księżniczek, no to tyle ich nabrał, że one w końcu go omamiły. I jedna wyprosiła świątynię dla swojego Boga. No to oczywiście już wszystkie chciały i to później naród na to patrzył. I wiemy, jakie były efekty, gdzie bałwochwalstwo rozwinęło się wśród także Izraelitów. A więc tu akurat negatywna historia. Wiemy też, że Izraelici zawierali przymierza z Egipcjanami. Niestety te przymierza ich zawodziły. Egipcjanie nie byli wsparciem chociażby w czasie najazdu Asyryjczyków czy później Babilończyków. Ten Egipt nie udzielał wsparcia, ale mimo to Pan Bóg był zainteresowany Egiptem. Drodzy, w czasie piątkowych wieczorów z pewną grupą tutaj studiujemy proroctwa z Księgi Ezechiela. I na przykładzie właśnie Księgi Ezechiela chciałbym zwrócić waszą uwagę, że Pan Bóg przez Biblię kierował proroctwa nie tylko do Izraelitów, ale także kierował proroctwa do sąsiednich narodów. I tutaj pozwolę sobie właśnie
zwrócić waszą uwagę na niektóre z tych proroctw. Otóż, gdy otworzymy Księgę Ezechiela, to od 25 rozdziału. Czytamy, że Bóg kieruje poselstwa. No tutaj akurat 25 rozdział mówi, że poselstwo tutaj na podtytuły zwrócimy uwagę. Zapowiedź kary dla Amonitów, Edomitów i Filistyńczyków. Nie? Poselstwo, które spisywał prorok Boży, ale ono dotyczyło innych narodów. No więc ja wyobrażam sobie, że gdybym był Filistyńczykiem i prorok Boży z Izraela, no w końcu ci Izraelici coś z Bogiem mieli wspólnego, kierowałby poselstwo do mojego narodu, to ja bym z zainteresowaniem się takim proroctwem zapoznał, prawda? Czy gdybym był Tyryjczykiem. No ale tutaj szukamy Egiptu akurat, bo ten Egipt jest dla nas inspiracją. No i 30, dochodzimy do 30 rozdziału, no i jest Egipt, prawda? 30 rozdział, proroctwo do Egiptu. 31 rozdział, do Faraona. 32 rozdział, znowu o Faraonie. A więc sporo tego tekstu jest na temat właśnie Egiptu i proroctw Bożych, ostrzeżeń kierowanych do tego narodu, tak? A więc Egipcjanie także byli, można powiedzieć, objęci jako ten sąsiad Izraela Bożym błogosławieństwem, gdzie mogli korzystać z tych poselstw. Jest ciekawe, że tam w zasadzie człowiek ma taką tendencję, prawda, do tego, żeby względem innych pokazywać, że my jesteśmy mądrzejsi, lepsi, a zwłaszcza, że mamy u Pana Boga lepsze znajomości, w cudzysłowie, no to pewnie jest to taka postawa, która dla Izraelitów może być charakterystyczna. Ale w poselstwach, które Bóg kieruje do innych narodów, w biblijnych poselstwach, nie ma ani cienia wywyższania się proroków Bożych, którzy pochodzą z Izraela. Czytajcie te proroctwa. One piętnują bałwochwalstwo tych narodów, zapowiadają dla nich karę, ale nie ma tam takiej myśli, my Izraelici jesteśmy lepsi od was. Dla nas Bóg jest szczególnie łaskawy. Pan Bóg jest zainteresowany losem Egipcjan i innych narodów. Drodzy, chciałbym podzielić się pewnym cytatem. Czasy, w których żyjemy, interesują wszystkich. Władcy i mężowie stanu, ludzie zajmujący wysokie stanowiska, ludzie myślący, pochodzący ze wszystkich klas społecznych, powinni zwrócić baczną uwagę na rozgrywające się wokół nas wydarzenia. Wszyscy powinni obserwować stosunki, jakie zachodzą między narodami we współczesnym świecie. Dostrzegą wówczas nasilanie się dążeń do zawładnięcia każdym skrawkiem ziemi i uświadomią sobie, że coś wielkiego i decydującego musi niebawem nastąpić, że świat stanął u progu olbrzymiego kryzysu. Cytat z Proroków i Królów z roku 1914. My wiemy, tak, ta data powinna być znana nam, prawda? 1914 rok z historii szkolnej. Świat stał u progu wielkiej wojny w tamtym czasie. W wieku XX dwie straszne wojny. Narzędzia zniszczenia coraz bardziej doskonałe. Coraz o większej sile rażenia. Dyskryminacja i likwidacja fizyczna narodów ma miejsce w wieku XX. Walki
o każdy skrawek mają miejsce jak najbardziej, także dzisiaj. Jesteśmy świadkami wojny o terytorium, o panowanie. Wielki chce jeszcze więcej, prawda? No a mały też nie chce ustąpić, mniejszy. No i są konflikty. Jesteśmy zachęceni do tego, żeby te rzeczy obserwować, żeby się temu przyglądać w kontekście Słowa Bożego, prawda? A gdybyśmy tak mieli z mowy Jezusa przypomnieć sobie właśnie to, co Jezus mówił, prawda? Będą wojny, prawda? Będą tam głody, trzęsienia ziemi, a poselstwo jest do ludu Bożego takie. Baczcie, żebyście się nie trwożyli. Nie bójcie się tych rzeczy. Ja to wszystko, jesteście w moich rękach, ja to wszystko kontroluję. Nic bez mojej woli na świecie się, bez mojego przyzwolenia na świecie się nie dzieje. A wy, jako lud Boży, jesteście pod szczególną moją opieką i troską. Dlatego nie trwóżcie się, bo to tak naprawdę inne rzeczy będą jeszcze złe się działy, które może jeszcze bardziej też i was dotkną, bo Biblia mówi, potem zaczną was prześladować, a wielu się zgorszy. Miłość wielu oziębnie. I to nie mówi o świecie, tylko mówi o sytuacji wewnątrz. Tak? I ten wróg wewnętrzny będzie o wiele gorszy niż prześladowania zewnętrzne. A więc to są Boże zapowiedzi. My powinniśmy jako dzieci Boże studiować te rzeczy i starać się wyciągnąć wnioski. Drodzy, a może jeszcze takie małe ćwiczenie odnośnie kraju, w którym żyjemy. Dlatego, że on nam chyba jest bliski sercu, prawda? Bo to przecież tak nawet jak się gdzieś wyjedzie za granicę i usłyszy się taką mowę, którą od dzieciństwa znamy, to aż nam tak serduszko pyka, prawda? Bo tam ktoś jest z naszych, prawda? I to jest dla nas ważne. Cieszymy się, gdy nasi wygrywają, a inni przegrywają w jakimś tam meczu, prawda? Czyli jesteśmy w jakiś sposób emocjonalny z tym rejonem świata związanym. I gdybyśmy tak w historii naszego kraju, bo tutaj mówiliśmy o tym, że szansę miał Babilon, Medo-Persja miała swoją szansę, Egipt miał swoją szansę, a czy my mieliśmy w swojej historii nie takiej znowu długiej szansy? W Wielkim Boju możemy przeczytać, że Francja miała swoją szansę. Mogłaby się stać najpotężniejszym, najwspanialszym krajem na świecie. Mamy takie myśli. Akurat nie skorzystali z tego. Nie? Dlatego dzisiaj jest inna kultura światowa, która chyba w większym stopniu skorzystała. A czy my, jako mieszkańcy tej ziemi, skorzystaliśmy z jakiegoś, czy może zostało zesłane jakieś szczególne światło na nasz kraj? Myślę, że to obszerny temat, ale w kilku zdaniach pozwólcie, że przedstawię tak, jak ja tą historię rozumiem. Był taki czas, kiedy nasz kraj mógł stać się takim krajem szczególnym. I nawet można powiedzieć, że przez pewien czas był takim krajem szczególnym. Był mianowicie krajem tolerancji i wolności religijnej, która powodowała, że inni przybywali do nas, by tej wolności, tolerancji doświadczyć. Rozwijały się prężnie ruchy biblijne, które powodowały, że świadomość, oświecenie wzrastało, rozwijała się kultura, piśmiennictwo, język narodowy i piśmiennictwo w języku narodowym się rozwijało. No ale niestety naród jakby nie poszedł tą drogą, cofnął się, a ludzi, którzy byli najbardziej światli pod względem właśnie takim duchowym, bożym, przepędzono z kraju.
Chociaż oni oczywiście nie byli wolni od jakichś ludzkich elementów, może nawet błędów, ale byli najbardziej tacy energetyczni, najbardziej postępowi, zostali z kraju wypędzeni. A jakie były kolejne wieki, no to w historii możecie przeczytać, że niestety był upadek i kraj w końcu został rozebrany. Nie wiem, jakie dzisiaj mamy szanse. Wydaje się, że dużo jest w naszych rękach w tym względzie do zrobienia i możemy to zrobić z pomocą Bożą. A jak będzie, dokładnie tego nie wiemy. Ale módlmy się za naszych rodaków, za ludzi, którzy żyją w ciemności w tym kraju. No bo to przecież są nasi bracia i nasi siostry, nasi rodacy. Pozwólcie, że na koniec opowiem doświadczenie takie całkiem świeże z wczoraj, gdy byłem na lekcji biblijnej właśnie w Częstochowie. Z jedną z sióstr odwiedziliśmy pewną osobę zainteresowaną, mieliśmy lekcję biblijną. No i wychodzimy, chcemy się już udać do domu. Na podwórku spotykamy dwóch panów, którzy co robią? Piją alkohol, oczywiście. To jest taki obrazek, który niestety często można, chyba w Częstochowie, chyba też w Sosnowcu i okolicznych miastach zobaczyć. No i zareagowałem i mówię, panowie, tak aż serce boli. Tak by się chciało, że ta Częstochowa taka słynna i żeby ona była jakimś światłem dla świata. Żeby była przykładem. A panowie tutaj jakby taki antyprzykład. A już mówię, a to przecież tak ciężko trzeba pracować na te grosze. No i oni tam jakąś rozmowę ze mną podjęli na ten temat. A na końcu jeden z nich mówi tak, no ale proszę pana, ja tak chodzę na tą Jasną Górę i tak modlę się do Boga, żeby to w moim życiu coś zmienił. A ja mówię, co, nie działa? No właśnie, nie działa. Nie? No i dalej rozmowa jest taka, że ja mówię, no wie pan co, no jest tak napisane, powiedziane, że po owocach ich poznacie. Nie? Być może te owoce to jakoś nie są te właściwe, bo mówię z ceremonii i z różnych takich właśnie różnych pokazów właśnie procesji, to nie ma z tego owocu. Owocem jest coś innego. A byłem w takiej kurtce, za pazuchą trzymałem Biblię. Nie? No i wyciągam tą Biblię i mówię, tutaj jest światło, tutaj jest moc. Jak tutaj mówię, że byliśmy u sąsiadów, czytaliśmy Słowo Boże, ale na następny raz, jak się spotkamy, to i panom coś ze Słowa Bożego przeczytam. Ale sami też czytajcie to Słowo Boże. No i on odpowiedział, dobrze. Nie wiem, jak będzie dalej, ale to takie doświadczenie właśnie, że tam, gdzie powinno być jakby światło, tak? Tam jest ciemność, tam jest nędza, bieda, no bo ludzie ulegają swoim rządzom, żyją w błędzie, a religia ich jest religią fałszywą, która czci rzeczy martwe, w których to nie ma po prostu ani mocy, ani jakiegoś Bożego błogosławieństwa. My to błogosławieństwo możemy ludziom przekazywać. To błogosławieństwo Bóg daje poprzez Biblię, poprzez Słowo Boże, którego jesteśmy zobowiązani, aby głosić. Dziękujemy Panu Bogu, że kocha nas wszystkich, kocha wszystkie narody. Nie ma narodów lepszych i gorszych. Pan Bóg daje oczywiście pewne okresy, w których pewne narody przodują, ale pragnie, żeby narody żyły w dobrych relacjach, w dobrym sąsiedztwie, żeby nawzajem się wspierały i udzielały z błogosławieństw, które mają. A przede wszystkim myślę, że takim szczególnym błogosławieństwem jest to, gdy jeden naród przekazuje drugiemu ludowi, czy sąsiadowi, czy komukolwiek
prawdę Słowa Bożego. I w to możemy jak najbardziej się zaangażować. Niechby tak było. Amen. Amen.